49. rocznicę wydarzeń grudnia 1970 roku przedstawiciele władz samorządowych gminy Police i powiatu polickiego złożyli kwiaty pod pomnikiem ludziom Solidarności, oddając hołd tym, którzy mieli odwagę walczyć o prawdę, sprawiedliwość i wolność. Bezpośrednią przyczyną protestów i demonstracji było wprowadzenie podwyżek cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych. Demonstracje trwały od 14 do 22 grudnia 1970 roku. Odbywały się głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie oraz Elblągu. Zamieszki zostały stłumione siłą przez milicję i wojsko. O godzinie 12 rozpoczęły się uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej. Gościem honorowym był prezydent Andrzej Duda. Gospodarzem przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. W 1970 roku impulsem do rewolty były wysokie podwyżki cen. Dla robotników i dołączających do nich mieszkańców miasta oznaczały one pogorszenie warunków życia, zubożenie rodzin, poczucie braku szacunku i uprzedmiotowienia. Dlatego zaprotestowali, domagając się od władzy liczenia się z ludźmi. Dziś wiemy, że 49 lat to za mało, by rozliczyć winnych tamtych zbrodni, a ofiarom zapewnić prawdziwe zadośćuczynienie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że jest to bardzo przejmujący moment, tym bardziej, że uroczystość odbywa się pod bramą Stoczni Szczecińskiej, przy symbolicznym krzyżu, przy tablicach upamiętniających uczestników wydarzeń grudniowych. Patrzymy z perspektywy 50 prawie lat historii naszego kraju, naszego życia, naszej rzeczywistości na tamte wydarzenia, na ich znaczenie dla Polski, ale także i na ich znaczenie dla nas, jako pewnego bytu ponadczasowego wręcz, jakim jesteśmy my jako społeczeństwo, jako naród, który kształtuje się od ponad 1050 lat, dla którego te prawie 50 lat to niewielki ułamek jego historii. Po przemówieniach obecni goście złożyli pod tablicą upamiętniającą ofiary grudnia 70 wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa Szczecina i Polic, związkowcy, przedstawiciele zakładów pracy i mieszkańcy. W wyniku wydarzeń grudniowych zginęło 41 osób, ponad 1100 zostało rannych, a przeszło 3000 zatrzymano. Tuż przed Bożym Narodzeniem mieszkańcy gminy Police mieli okazję uczestniczyć w wielkim kolędowaniu zorganizowanym na Placu Chrobrego. Życzę Państwu dzisiaj, mimo tego lekkiego deszczyku, bardzo zimowej, pięknej, radosnej atmosfery. Muzyczna Wigilia miała za zadanie wprowadzić mieszkańców w magiczną atmosferę zbliżających się świąt. Oby ten dzień, oby ta niedziela była do Państwa przyjemna, oby faktycznie przygotowywała nas do atmosfery świąt Bożego Narodzenia, tych wspaniałych rodzinnych świąt. Wszystkiego dobrego. Zgodnie z tradycją na znak pojednania podzielono się opłatkiem. To symbol miłości i przyjaźni, wyrażający chęć bycia razem i pojednanie. Wspólne kolędowanie odbyło się przy udziale lokalnych zespołów muzycznych i wokalnych. Śpiewano kolędy i pastorałki. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy. Muzyczna Wigilia stała się już tradycją. Wcześniej była organizowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Jednak by mogło w niej uczestniczyć więcej osób, zapadła decyzja, by organizować ją pod gołym niebem w starej części Polic.
Na świątecznych stoiskach można było nabyć piękne rękodzieła. Były stroiki, różnorodne bombki i ozdoby. Dla najmłodszych przygotowano wiele konkursów z nagrodami. Był Mikołaj i jego pomocnicy, bo czym byłyby święta bez pana z białą brodą i wielkim workiem prezentów? Organizatorem muzycznego wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Burmistrz Władysław Diakun wręczył nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe młodym mieszkańcom gminy Police oraz ich trenerom. Spotkania mające na celu nagrodzenie najlepszych z najlepszych odbywają się raz w roku. W ten sposób burmistrz Polic chce uhonorować osoby, które ciężką pracą, zaangażowaniem i poświęceniem realizują się w sporcie, osiągając bardzo dobre wyniki i rozsławiając w ten sposób dobre imię gminy Police na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Rzadko się zdarza, aby tak prężnie w symbiozie zgrać i naukę, i sport. I to, że dzisiaj tu jesteście, to jest dla nas wielka satysfakcja, również satysfakcja nie tylko dla mnie, ale dla radnych Rady Miejskiej, komisje, które bardzo bacznie pracują i dokładają wszelkich starań, aby zawsze jakieś finanse, aby jakieś dofinansowanie, jakieś środki znalazły się na sport, na wasze wyczyny. I to, co robicie, żebyście również odnosili satysfakcję, że ktoś o was pamięta, a my również o was pamiętamy i wam za to dziękujemy. Burmistrz pamiętał także o rodzicach, nauczycielach i trenerach, którzy są częścią sukcesu młodych sportowców. To oni wspierają ich na co dzień, motywują i dodają sił, by sięgali po najwyższe laury. Znaję Piotrowi Pełce, trenerowi Atletycznego Klubu Sportowego Promień, nagrodę za wysokie wyniki sportowe. Gratuluję. Proszę bardzo. Brawo. Nagrody burmistrza przyznawane są zawodnikom, którzy zdobyli medale podczas Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Natomiast stypendia sportowe otrzymują m.in. osoby powołane do kadry narodowej. Przyznaję Jolancie Majka, zawodniczce Klubu Sportowego Inwalidów Start, nagrodę za wysokie wyniki sportowe. Gratuluję. Stypendia sportowe otrzymało 16 osób. To wsparcie finansowe, które wyniosło od 100 do 400 zł. Nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe otrzymały 33 osoby. Wśród nich trenerzy, których podopieczni zdobyli medale podczas Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Wysokość nagród, jakie otrzymali, wyniosła od 200 zł do 1500 zł. Przyznaję Ryszardowi Kamińskiemu, trenerowi uczniowskiego klubu sportowego Ósemka w Policach, nagrodę za wysokie wyniki sportowe. Gratuluję panu. Proszę bardzo. Są młodzi, ale bardzo zdeterminowani. Dzięki ciężkiej pracy osiągają sukcesy sportowe, które z pewnością należy doceniać i nagradzać. 18 grudnia osoby samotne będące podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach spotkały się przy wigilijnym stole. W spotkaniu wzięły udział także osoby bezdomne przebywające w schronisku Feniks. Chcemy, żeby w ten czas wyjątkowy, czas świąt, nikt nie czuł się samotny, stąd już tradycyjnie organizujemy spotkanie wigilijne. W naszym spotkaniu uczestniczy ponad 100 osób. Są to mieszkańcy naszej gminy oraz podopieczni Stowarzyszenia Feniks. Wigilijne spotkanie organizowane jest każdego roku. Ma na celu wsparcie osób starszych i samotnych. Z całą naszą feniksową rodzinką mamy zaszczyt dzisiaj brać udział w miejskiej wigilii dla osób bezdomnych i ubogich. Jesteśmy też partnerem i współorganizatorem tej uroczystości. Jest tutaj dzisiaj około 60 osób, a więc bardzo dużo. Mamy właściwie środek zimy, chociaż aura jest taka bardziej wiosenna. Dla zgromadzonych gości przygotowano tradycyjne potrawy świąteczne. Była również okazja do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem. Życzę również wszystkiego dobrego. Wiele was, Boże, dziękuję, żeście przybyli tu w tablicznym gronie i przydaje się to, co jest zrobione teraz, to będzie kontynuowane w latach następnych. Jak co roku w zorganizowaniu tego spotkania pomagały instytucje, firmy i osoby prywatne, przekazując darowizny. Dzięki temu wsparciu osoby samotne mogły wspólnie z przedstawicielami władz i instytucji usiąść do stołu z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami i odczuć atmosferę świąt.
Tradycją stały się również występy, które umilały zgromadzonym przedświąteczny czas. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpiły dzieci, które zaprezentowały jasełka. Dzięki takim występom nastała radosna atmosfera, a dla wielu obecnych spotkanie okazało się wzruszającym przeżyciem. Drodzy Policzanie, mieszkańcy gminy Police, z okazji świąt Bożego Narodzenia chcę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia spokoju, miłości oraz wszystkiego najlepszego w nowym 2020 roku.